piłka, odbija się główka, no chyba brawo! Znakomicie brawo Szymkowiak! Fantastyczna parada, z 2 metrów obronił główkę Frenka, reprezentacyjnego napastnika Niemców. Odetchnęliśmy, serce stanęło nam w gardle, jeszcze jedna szarża Polaków, jeszcze jeden atak, Jan Liberda zbliża się pod pole karne, jest na polu karnym, strzał, idzie w bok, jeszcze poprawka Liberdy i grzęźnie piłka w rękach Wajganga. Sędzia patrzy na zegarek, 10 sekund, piłka wyszła poza boisko, trybuny szykują się do jakiegoś kolosalnego szału na trybunach, szał na trybunach. Polska drużyna ligowa Polonia Bytom, zwycięzcą po raz pierwszy w historii naszego futbolu. Gol! Gol, proszę Państwa! Udał się strzał! Włodzimierz Lubański w 40 minucie uzyskuje fenomenalną bramkę na stadionie w Strasburgu, proszę Państwa!